W niebo wzięcie Maryi. W naszej ojczyźnie sierpień to czas pielgrzymowania do jasnogórskiego sanktuarium. Ze wszystkich stron naszego kraju wyruszają pielgrzymki, by po trudach długiego wędrowania dojść przed oblicze królowej Polski. Także i my chcemy w tej medytacji wyruszyć teraz, łącząc się z pielgrzymami, w duchową pielgrzymkę, by oddać cześć Maryi w niebowziętej. Niewiele wiadomo o tym, co działo się z Maryją po zesłaniu Ducha Świętego. Nowy Testament w ogóle nic na ten temat nie wspomina. Tradycja zaś uzupełnia to wymowne milczenie jedynie o dwa znamienne fakty – pobyt. W Efezie i zaśnięcie w Jerozolimie w obecności wielu apostołów i uczniów, po którym to nastąpiło wzięcie do nieba po trzech dniach. Ewangeliści milczą na temat odejścia Maryi, natomiast szeroko rozpisują się na ten temat apokryfy i przekazy tradycji. Według apokryfów Maryi ukazał się Anioł z gałązką palmową i objawił jej, Zbliżającą się śmierć. Matka Boska wyraziła pragnienie, by jeszcze raz zobaczyć apostołów. Gdy zebrali się wokół jej łoża, zasnęła. Po złożeniu w grobie, Chrystus stąpił z nieba w otoczeniu aniołów, by zabrać jej duszę. Najbardziej znany grecki apokryf Transitus. W taki sposób opisuje w niebowzięcie Maryi. Apostołowie wnieśli Maryję do grobowca i zasiedli razem oczekując na Pana, jak im nakazał. Gdy oni tak wspólnie rozmawiali o nauce i wierze i wielu innych sprawach, a siedzieli przed bramą grobowca, oto Pan Jezus przybył z niebios, a Michał i Gabriel byli z Nim i usiadł pośród apostołów, Wtedy dał znak Michałowi, i rzekł Michał w mowie właściwej aniołom. I stąpiły na nich chmury, a na każdej chmurze tysiące aniołów, i śpiewały przed Panem. I rzekł Pan do Michała, aby wziął ciało Maryi na chmurę i złożył je w raju. I skoro zbliżyli się do raju, złożyli ciało Maryi pod drzewem życia i przyniósł Michał jej świętą duszę i złożył ją w jej ciele. Święty Paweł naucza, że Chrystus z martwych wstał jako pierwszy, a po nim wszyscy, którzy do niego należą, oraz że tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Do wybranych, powołanych i obdarzonych chwałą w pierwszym rzędzie należysz Ty, ukochana Matko, powołana, uświęcona jak nikt inny, złączona z cierpieniem Chrystusa jak nikt inny. Jesteś Maryjo teraz również wyniesiona do chwały, wraz z Nim jak nikt inny, jak żaden Inny człowiek. Twoje wniebowzięcie, Maryjo, i uwielbienie Twego nieskalanego żadnym grzechem ciała wynika nie tylko z łaski Twego macierzyństwa, ale również ze świętości twej dziewiczej natury ciało święte czyste i zniszczalne nie mogło ulec procesowi rozkładu ty która porodziwszy syna zachowałaś swoje dziewictwo nienaruszone zachowałaś więc także swoje ciało po śmierci bez najmniejszego śladu rozkładu jak pięknie wyraził to święty Jan damasceński ta która nosiła w swoim łonie stwórcę wszechrzeczy musi żyć z nim na zawsze w tabernakulum wieczystym a jeden ze współczesnych teologów napisał równie pięknie że duchowe i fizyczne piękno Maryi w niebie zostało spotęgowane i dopełnione w niebie wszyscy wybrańcy nic nie tracą z zalet swego serca i umysłu przeciwnie przeobrażenie ich życia ziemskiego w wieczne Sprawia, że bogactwa ich serca nieskończenie się pomnażają. Maryja zachowuje w niebie wszystkie zalety, które posiadała tu na ziemi i zawsze ma na uwadze nasze dobro. Jest nadal bez reszty służebnicą, nieustannie pochłoniętą Chrystusem i jego ciałem mistycznym, którym jest Kościół. Im jest bliżej Boga, tym jest bliżej nas. Uwielbiamy Cię, w wniebowzięta matko, za to, że nas nie opuściłaś. Że zabrana do nieba, gdzie przebywa Twój umiłowany syn, jesteś nadal nieustannie z nami i otaczasz nas macierzyńskim płaszczem Twojej opieki. Płaszczem, który z nieba okrywa całą Ziemię i przygarnia do siebie wszystkie dzieci Boże. Bądź uwielbiona. O w niebo wzięta, i za to, że w ten sposób nieustannie wskazujesz nam ten jeden, jedyny właściwy kierunek niebo. Przypominasz, że nasza ojczyzna jest w niebie, a ta ziemska jest tylko jak pomost na drodze do wieczności. Ponoć przeprowadzono już nie jeden sondaż mający na celu zorientowanie się, ilu ludzi, i to wśród podających się za katolików wierzy w szczęście wieczne, okazało się, że bardzo wielu niekoniecznie akceptuje naukę Kościoła o niebie jako naszym wieczystym przeznaczeniu, A przecież jest to prawda fundamentalna. Co więcej, może łatwiej byłoby nawet ostatecznie zrozumieć to, że wielu jakby dla usprawiedliwienia braków swego doczesnego życia nie wierzy w istnienie piekła, w czym są zresztą niestety utwardzani przez opinie co niektórych teologów, uważających, że istnienie potępienia wiecznego nie da się pogodzić z prawdą o Bogu nieskończenie miłosiernym. Ale nie wierzyć w niebo? A przecież doczesność ma służyć wyłącznie temu, żebyśmy się dobrze przygotowali do wieczności. W końcu od bardzo krótkiego życia ziemskiego zależy jakość całej naszej wieczności. Czy można więc pozwolić sobie na lekkomyślność, która będzie nas kosztować utratę nigdy niekończącego się szczęścia? Jacyż my więc jesteśmy niekonsekwentni, żeby nie powiedzieć niepoważni w naszej wierze. Jakże inaczej wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy zawsze brali na serio swoją wiarę w niebo i w życie wieczne? W jednym ze swoich rozważań ksiądz biskup Romaniuk pisał, że Ludzi nie do końca wierzących w istnienie nieba można podzielić na przynajmniej dwie kategorie: na bezmyślnych i lekkomyślnych. Typ pierwszych przedstawiałby bogacz z Ewangelii Łukasza, zaś kategorię drugą reprezentują panny zwane inaczej nieprzezornymi lub wręcz głupimi. Bezmyślność tych ludzi polega zasadniczo na tym, że nie wzięli pod uwagę tego, że w momencie zejścia z tego świata kończy się nieubłaganie, możliwość zasłużenia sobie na szczęśliwą wieczność. Na swoje prośby o choć niewielką ulgę bogacz usłyszał taką oto odpowiedź Boga: Istnieje ogromna przepaść między nami i Wami. Także ci, którzy chcieliby stąd przejść do was, nie mogą ani stamtąd, nikt nie może tu przybyć. Nieroztropnym zaś pannom, odpowiedział oblubieniec, zaprawdę mówię wam, nie znam was, czuwajcie więc, bo nie znacie ani dnia, ani godziny. To wyzwanie do czuwania to nic innego jak zachęta do konsekwentnego pielęgnowania wiary w Nagrodę Wieczną, czyli w niebo. Przed Tobą, Panno roztropna, i błagamy o łaskę mądrości, byśmy sami, nie mając się za mądrych i wszystko wiedzących, nie stali się rzeczywiście głupimi, byśmy nie utracili wieczności i nie zatracili się w doczesności. Proś za nami, wzięta. Tajemnica Twego wniebowzięcia przypomina nam jeszcze przynajmniej jedną bardzo ważną prawdę, o jakiej często my także, pochłonięci przez doczesność, niestety zapominamy. Otóż Maryja Wzięta do nieba uczy nas odkrywać i cenić nie tylko wartość i piękno ducha, ale również ciała. Nasze ciała, podobnie jak ciało Twoje, Maryjo, są przeznaczone do chwały. Ostatecznie nasze ciała przeznaczone są do wiecznej młodości. Iluzją jest próba osiągnięcia jej na Ziemi. A wystarczy rozejrzeć się tylko wokół siebie, by od razu zauważyć, że właśnie do tego jedynie dąży cała wszechobecna, współczesna reklama medycyna, kosmetyki czy technika. We wszystkich odmianach i możliwościach promuje się młodość. Osoby starsze ukazywane są najwyżej przy okazji reklamy leków gwarantujących długie życie. Święty Paweł pisze, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w nas jest i którego mamy od Boga. Chwalcie więc Boga w waszym ciele, zachęca apostoł. Ciało jest dobrem tak wielkim, że dbanie o nie jest Wpisane w dekalog. Piąte i szóste przykazania wyraźnie mówią, że mamy dbać o ciało i o cały materialny wymiar życia. Wskazują też na szacunek wobec ciała zarówno swojego, jak i ciała innych. W credo mówimy, że wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Dziś. Szacunek zdobywa się poprzez stosowanie najróżniejszych diet, modny ubiór, perfekcyjny makijaż i złudzenie niekończącej się młodości i atrakcyjności. Taka optyka opiera się na wierze w istnienie jedynie świata materialnego, a nie duchowego. Tymczasem prawdziwe piękno i młodość w wymiarze ziemskim jest ograniczona i przemijalna dopiero w niebie w Bogu który jest niezmienny i wiecznie młody osiągniemy odblask piękna i dojrzałości wiecznej bożej młodości ten kto prawdziwie kocha jest zawsze piękny patrząc dziś na ciebie Maryjo wzięta do nieba widzimy i podziwiamy żeś jest cała piękna, wiecznie piękna i wiecznie młoda, Maryjo, królowo w niebo wzięta, poprzez doczesność, prowadź nas do nieba.